czwartek 16 lutego. Witam Was bardzo serdecznie i chciałbym przeczytać Słowo Boże przeznaczone na ten dzisiejszy dzień. Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. I fragment Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. Jezus mówi: nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone, nie bójcie się. I myśl Alberta Einsteina: ucz się od dnia wczorajszego, żyj dniem dzisiejszym, miej nadzieję na jutro. Właściwie można by żartobliwie powiedzieć, że ten tekst bardzo trafnie przypadł akurat mi do rozważenia, bo rzeczywiście Pan Jezus nie miałby pewnie wielu problemów, by policzyć włosy na mojej głowie. Ale mówiąc już tak całkowicie poważnie, oczywiście słowo to w pierwszej kolejności odnosi się do tego, że to, co dla nas wydaje się trudne, to, co dla nas wydaje się niemożliwe, nieosiągalne, dla Pana Boga jest rzeczą absolutnie normalną, absolutnie osiągalną, tak jak chociażby policzenie włosów na ludzkiej głowie. I dlatego właśnie my, ludzie, zwykliśmy zwracać się do Boga wtedy, kiedy dotykają nas trudności, problemy, kiedy stoją przed nami wyzwania, kiedy czegoś się boimy. Bo no właśnie te problemy, te trudności, te wyzwania bardzo często wydają nam się być właśnie takimi nieosiągalnymi zadaniami. Wydają się być czymś, co jest niesamowicie trudne, czy też wręcz niemożliwe do zrealizowania dla nas. A mamy tą świadomość, że dla Boga wszystko to jest do osiągnięcia, do zrobienia, do przezwyciężenia, do pokonania. I dlatego też te dzisiejsze słowo biblijne nakłania nas do nadziei, do ufności, do zaufania w to, że Pan Bóg jest przy nas, że możemy na Nim polegać i że możemy Mu powierzać wszystkie te nasze troski, problemy i wyzwania każdego kolejnego dnia. Oczywiście trzeba tutaj postawić także jeszcze bardzo ważną uwagę, zastrzeżenie, dlatego że bardzo często myślimy, czy też podchodzimy do tego w sposób niewłaściwy, to znaczy być może zakładamy, czy myślimy, że działa to w ten sposób, że jeśli jesteśmy chrześcijanami, jeśli naśladujemy naszego Zbawiciela i modlimy się do Niego i powierzamy Mu wszystkie te problemy, to wtedy to nasze życie powinno być usłane różami i wszystkie one w sposób cudowny powinny zniknąć, rozwiązać się, przestać być problemami, bo Bóg, skoro przecież wszystko może uczynić, powinien tak czynić. I jeśli w taki sposób podchodzimy do tego tematu, tego zagadnienia, niestety możemy przeżyć w swoim życiu bardzo wiele rozczarowań, które mogą wywołać i kryzys naszej wiary, czy też sprawić, że przestaniemy się modlić. No bo skoro modliliśmy się, skoro Pana Boga prosiliśmy, zaufaliśmy Mu, a jednak te kryzysy się pojawiają, te doświadczenia nas dotykają. Czy więc Bóg słucha naszych modlitw, albo czy też rzeczywiście możemy na Niego liczyć? I dlatego, kochani, trzeba bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, bycie chrześcijaninem, naśladowanie Chrystusa nie sprawia w magiczny sposób, że wszystkie trudności i wyzwania naszego życia znikają, przestają istnieć. Tak się po prostu nie dzieje. To nie jest tak, że życie jako chrześcijanin jest łatwiejsze niż życie jako niechrześcijanin. Wszyscy doświadczamy takich samych trudności i takich samych wyzwań. Ale właśnie dlatego kierujemy nasze modlitwy do Boga. Dlatego mamy w Nim zaufanie i dlatego pokładamy w Nim nadzieję, że wierzymy, iż idąc przez życie, mierząc się z tymi problemami i z tymi wyzwaniami, On idzie razem z nami. On jest przy nas. Możemy Mu zaufać, możemy polegać, że On bezpiecznie, suchą stopą będzie nas
przeprowadzać przez wszystko to, co jest na naszej drodze. Nie znaczy to, że nic złego się nie wydarzy, ale znaczy to, że cokolwiek by się w naszym życiu nie działo, On będzie szedł przy nas. I dlatego rozpoczynając dzisiaj ten kolejny piękny, mam nadzieję, dla wszystkich Was dzień, życzę właśnie tego, byście doświadczyli tej Bożej obecności i z nadzieją podejmowali wszystkie wyzwania, wszystkie zadania, które przed Wami stoją. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Dobrego dnia. Do zobaczenia.